Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale Autorka Rzeczywistości. Ja mam na imię Maja i dziś porozmawiamy o transurfingu rzeczywistości. Dzisiaj skupię się na tak zwanych wahadłach, o których opisuje autor tej książki. Zostań do końca, dlatego że ja tu będę też mówiła o fizyce kwantowej i być może uznasz na początku, że to Cię nie interesuje, ale jeżeli dobrze zrozumiesz ten materiał i wprowadzisz go w życie, to gwarantuję Ci, że odniesiesz naprawdę spektakularny sukces w swoim życiu, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Na samym początku oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, zapraszam na grupę na Facebooku, zapraszam na Instagrama Autorka Rzeczywistości, na TikToka. Jeżeli faktycznie uznacie, że ten film jest wartościowy, to dajcie łapkę w górę, zadawajcie pytania pod tym filmem, żeby inni oglądający też mogli ewentualnie wypowiedzieć się w tym temacie. Jeżeli przeczytałeś Transurfing Rzeczywistości, to będę wdzięczna za Twoją opinię. Jeżeli nie, to zachęcam do zakupu. Oczywiście powiem, gdzie kupić tę książkę na samym końcu. Sam Vadim Zeland, kto to w ogóle jest? Jest to człowiek, który interesował się fizyką kwantową. Pewnej nocy w trakcie snu objawił mu się tak zwany nadzorca, który tłumaczył, jak działa ta nasza rzeczywistość. I on od tamtej pory głosi tą teorię rzeczywistości. Ludzie czytają jego książki, stosują w swoim życiu i odnoszą spektakularne efekty. Na transurfing rzeczywistości trafiłam ponad 2 lata temu. Czytałam dokładnie, analizowałam, testowałam i wszystko dosłownie się sprawdziło z tej książki. Zanim dojdziemy do wahadeł, musimy wyjaśnić sobie, kim są poplecznicy. Bo bez popleczników nie ma tak zwanych wahadeł. Jeżeli chodzi o popleczników, to są to członkowie oczywiście wahadeł, czyli takie osoby, które są pod wpływem czynników zewnętrznych. Na przykład ktoś się kłóci i ty podchodzisz do tej kłótni, to dlatego, że jesteś tak zwanym poplecznikiem i dałeś się po prostu zawładnąć wahadłom. A wahadła to nic innego jak skupienie twojej uwagi na destrukcji. Poprzez załóżmy nawet telewizję czy internet, gdzie są nagłaśniane różne wydarzenia, różne sytuacje. W momencie jak ty w to wejdziesz, czyli zaczniesz się bać po prostu, bać, wibrować na niskich emocjach, to jesteś w tak zwanym wahadle. I właśnie autor tej książki opisuje, na czym to polega. Ja wam przeczytam, co to jest wahadło. Wahadło ma tylko jeden cel: zagarnąć jak najwięcej popleczników, by otrzymać jak najwięcej energii. Im agresywniej działa wahadło w walce o popleczników, tym bardziej jest destrukcyjne, stanowiąc niebezpieczeństwo dla losu poszczególnych ludzi. Wahadło zasila się energią swoich popleczników i dzięki temu zwiększa amplitudę wahań. Wahadło, by zdobyć jak największą ilość energii, dąży do pozyskania jak największej liczby popleczników. Wahadło przeciwstawia grupę swych popleczników wszystkim pozostałym grupom. My jesteśmy tacy, a oni są inni, gorsi. Wahadło agresywnie potępia każdego, kto nie zechce być poplecznikiem i stara się przeciągnąć go na swoją stronę, zneutralizować lub zlikwidować. Wahadło to jest nic innego jak nadawanie na niskich częstotliwościach. I te wahadła są destrukcyjne właśnie z tego względu, abyś ty czuł się źle, abyś ty czuł strach, niechęć, frustrację, agresję, abyś po prostu nic nie osiągał. Wahadło powoduje u nas niskie emocje. I tutaj autor tej książki opisuje o tym, jak na przykład idziesz na taki spacer, idziesz i przed tobą jest osoba, która idzie środkiem i chcesz ją ominąć. I omijasz ją, załóżmy, z prawej strony i ta osoba w ostatniej chwili, jak ty ją omijasz, to ona skręca, po prostu wchodzi na ciebie. I ona robi to nieświadomie, dlatego że ona jest pod wpływem tych wahadeł i chce zagarnąć ciebie. Więc jeżeli ty się wkurzysz, to już będziesz po prostu w tym wahadle.
I te wahadła są, to jest opisane przez tego autora z tego względu, że one zawsze były. I my ludzie musimy wyjść z tej tak zwanej iluzji, czyli omijać te wahadła, nie skupiać swojej uwagi, no bo tak jak wcześniej mówię bardzo często, tam gdzie nasza uwaga, tam jest nasza energia, po prostu można bardzo łatwo ominąć te wahadła i nie wchodzić w tak zwany konflikt. Te wahadła, bardzo często one są w naszym życiu osobistym, jeżeli mamy partnera. Ktoś coś powie, ta osoba odpowie i ta osoba znowu coś odpowie i to wahadło, chodzi o to rozbujanie się, tak? Od słowa do słowa i może zrobić się wielka awantura, czyli jesteś pod wpływem tego wahadła, czujesz się rozemocjonowany i co teraz zrobić, żeby z tego wahadła wyjść? No bo jednak, jeżeli jest awantura, to ciężko nad sobą zapanować. Wiem z doświadczenia, taką metodą jest najprościej ustawienie sobie tak zwanego hasła, które powoduje, że my uświadamiamy sobie, że jesteśmy w tym wahadle, ale jednocześnie nas rozśmiesza. To hasło można sobie ustalić w momencie, jak ta druga osoba też no, przeczyta ten transurfing i będzie w to wierzyła, bo jeżeli wy ustalicie hasło i to nie zadziała, no to będzie jeszcze gorsza awantura. Właśnie kluczem do tego, aby nie wchodzić w te wahadła, to po prostu nie skupiać swojej uwagi na tak zwanym problemie. Jeżeli coś nam się przydarza w naszym życiu, załóżmy faktycznie ktoś nam zajdzie drogę, albo ktoś coś powie, to jest kwestia, jak my zareagujemy na to, bo to jest bardzo kluczowe. Czyli w momencie, jeżeli ktoś idzie już wściekły, to musimy sobie uświadomić, że okej, to jest mój egzaminator, czyli to jest wahadło, które sprawdza mnie, czy wejdę w to, czy nie. I właśnie moim sposobem, aby nie wchodzić w te wahadła, jest uświadomienie sobie, że mam wybór. Każdy ma wybór, o tym bardzo często mówię, więc w momencie jak ja uświadomię sobie, że faktycznie mam wybór, czyli mogę wejść w tą sytuację, która spowoduje te niskie emocje, ale mogę jednocześnie zmienić kierunek uwagi, czyli olać, najprościej mówiąc, olać tą sytuację i iść swoją ścieżką. Niestety te wahadła zawsze są i musimy z nimi tutaj żyć, ale można je swobodnie omijać i one już nas nie zahaczają, bo wahadła nie interesują się osobami, które nie dają się wpływom, czynnikom zewnętrznym, czyli tak zwanej iluzji, o której bardzo często ludzie teraz mówią, o tak zwanym matrixie. Przykład sesji jednej z dziewczyn. Dziewczyna, która rozstała się z chłopakiem, ponieważ w międzyczasie miał również inną dziewczynę, przyszła do mnie na sesję, opowiadała jak to jest. Po naszej konsultacji zaczęła zauważać sytuacje, które potwierdzały jej stan. Czyli wciąż ktoś coś mówił o zdradach, ktoś mówił o tym, że ta z tym, tamta z tamtym, ten zrobił to, tamten z tamtym i ona mówi, Maja, o co chodzi, że ja już mam po prostu tego dość. Cały czas widzę takie sytuacje i to mnie bardziej dołuje. I ja już wyjaśniam, na czym to wszystko polega i też opisuję Vadim o tak zwanych salach, czyli załóżmy, jeżeli nas spotykają takie sytuacje, to możemy porównać do sali w muzeum. Wchodzimy do danej sali w muzeum i widzimy obrazy, które nam się nie podobają. I my nie możemy tych obrazów zmienić w tej sali, tylko najprostszą metodą jest wyjście z tej sali i wejście do innej sali. I dlaczego ta sytuacja miała miejsce? Dlatego, że ta dziewczyna skupiła się na tym, co jej się nie podoba. Dlatego w jej materializacji pojawiały się takie sytuacje, które to potwierdzają, ale popatrz, tobie się nie podoba to ja ci dam więcej takich sytuacji, żebyś ty była na tym rezonansie tego wahadła. I jak to zmienić? Po prostu wyjść z tej sali, czyli zmienić kierunek uwagi, czyli skupić się na czymś innym i tu też chodzi o tak zwane nasze
nastawienie do tej sytuacji, czyli odwracasz się plecami, skupiasz się na własnej kreacji, na wymarzonym związku i na to już nie patrzysz. Czyli okej, on sobie zdradza tamtą, niech oni sobie zdradzają, ja już kreuję swoją rzeczywistość i idę w odpowiednim kierunku. Kolejny przykład z rodzicami. Była taka dziewczyna, która miała problem z mamą. Mama nie opiekowała się nią, to znaczy nie pytała co u niej, chociaż przychodziło jakieś tam swoje zdrowotne doświadczenia. I w momencie, gdy się z nią spotkałam i wyjaśniłam jej, na jakiej to zasadzie działa, że po prostu za bardzo skupia uwagę na tej mamie, czyli na tym, że jej się to nie podoba, i wyjaśniłam jej, że ona musi zmienić ten kierunek uwagi, czyli mamy nie zmieniać, bo pamiętajcie, my nie możemy zmieniać innej osoby, jeżeli ta osoba nie chce się zmienić, no bo jednak każda dusza przychodząc na ten świat ma wolną wolę i my nie możemy w to ingerować. My możemy zasugerować, żeby ewentualnie przeczytała tę książkę, ale zmusić jej nie możemy do tego. Wolna wola to jest coś niepodważalnego i każdy ma to i nie możesz absolutnie wchodzić, ingerować w życie innych. Jeżeli jest taka osoba, która ingeruje w wolną wolę, czyli zmusza cię do czegoś, to robi to niezgodnie z prawem, ale ty się na to zgadzasz. Więc ty, wracając do tego przykładu, nie możesz zmienić swojej mamy, bo ona ma wolną wolę i ona nie chce się zmieniać, więc najlepiej zmienić kierunek uwagi. Albo na przykład masz partnera, który albo pije, albo pali i ty siłą próbujesz zmienić tego partnera i to potęguje, bo jednak walcząc z tym, to właśnie jeszcze potęguje. I musicie to przepracować. Czyli powiedzieć sobie, ok, on mnie egzaminuje, czyli on pokazuje mi, żebym ja była w tych niskich wibracjach. Też pytanie, jakie to emocje, bo jeżeli dana osoba wywołuje w tobie jakąś emocję, to ta emocja, ona jest zablokowana w twoim ciele. Więc kwestia też, tu już jest głębsza praca, wchodzenie w przeszłość, w relacje z dzieciństwa, rodzice i tak dalej. Więcej o wahadłach przeczytacie w tej książce, oczywiście bardzo wam polecam. Jeżeli chodzi o zakup, kupcie sobie od razu 3 tomy, dlatego że uważam, że 3 pierwsze są kluczowe, żeby zastosować sobie w życiu. On nie opisuje tylko o wahadłach, on opisuje różne rzeczy, o tak zwanych slajdach, o tym, jak manifestować i powiem wam, że w momencie, jak ja odkryłam transurfing rzeczywistości i wprowadziłam go w swoje życie, bo jednak to, co przekazuję wam, to jest moje doświadczenie, jest to coś godnego polecenia, co stosowałam na sobie. To nie jest tylko teoria. W momencie, gdy ja zastosowałam to i zaczęłam też świadomie już kreować swoją rzeczywistość, to w pewnym momencie, stosując potoki energetyczne, o których opisuje Zeeland, moja manifestacja wydarzyła się najszybciej godzinę później. Także no, otworzyło mi to mega oczy. Serdecznie polecam. Uważam, że to jest podstawa do nauki i budzenia świadomości. Jeżeli chodzi o zakup, to wiem, że w bibliotece Tantis są często promocje przy zakupie 3, ewentualnie w Empiku. Wiem, że można kupić używane, więc ewentualnie możecie sprawdzić na Elixie. Jeśli chodzi o moją książkę, ona jest taka bardzo wymiętolona, bo jednak bardzo często wracam do niej. Jeżeli coś chcę sobie przypomnieć, to wracam, często też wożę ze sobą, bo uważam, że książki powinno się czytać kilka razy i do nich wracać, dlatego że ty w tym momencie przeczytasz zupełnie co innego, a załóżmy za rok, za dwa będziesz w innym momencie swojego życia i też przeczytasz coś, co będzie ci potrzebne. Jeżeli chodzi o kogoś, kogo nie możecie słuchać, to już tak poza tym, o czym miałam mówić, to dlatego, że nie jesteście w odpowiednim momencie swojego życia. I właśnie ostatnio udostępniając na Instagramie właśnie ten wykład Joe Dispenza, jeżeli ze mną jesteście na Instagramie, to super, jeżeli nie,
to zachęcam Was, ewentualnie jeżeli nie macie konta, to do założenia konta, dlatego że tam udostępniam na rolkach najnowsze, najświeższe wykłady, najświeższe informacje, które warto przeczytać, warto obejrzeć, dlatego że te wykłady też, one nie są cały czas, one mają swój termin jakby tutaj udostępniania, zazwyczaj dzień, dwa. Jeżeli ktoś to ogląda, to faktycznie może sobie tam wyłapać kilka informacji. I właśnie jedna dziewczyna do mnie napisała, która mówi, że ojej, ja tego nie rozumiem. Ten Joe Dispenza, on niby mówi prostym językiem, ale ja tego nie rozumiem, że ona czuje się głupia. Absolutnie w ten sposób nie podchodźcie do tego, dlatego że każdy kiedyś zaczyna, jeżeli już weszłaś na ten wykład, jeżeli już jesteś i słuchasz tego, to już jest naprawdę pierwszy krok do obudzenia Twojej świadomości i być może za miesiąc, za dwa albo za rok wejdziesz jeszcze raz na ten wykład, jeżeli udostępnią, to będziesz wiedziała, o co chodzi i powiesz, ojej, jakie to łatwe, że faktycznie tego nie rozumiałam. A nie rozumiemy z tego względu, że jesteśmy na danym poziomie świadomości, na danym momencie swojego życia. Więc kluczem jest, aby słuchać kogoś, kto z Tobą rezonuje. Jeżeli tutaj jesteś, oglądasz, to prawdopodobnie dlatego, że rezonuje z Tobą, a Ty ze mną, więc ja już nadaje na Twojej częstotliwości, więc świetnie. W pewnym momencie też może być tak, że Ty już nie będziesz mógł mnie słuchać i możesz wtedy sobie odpocząć, ale za jakiś czas ewentualnie znów wrócisz. Właśnie dlaczego? Dlatego, że nadajesz na innej częstotliwości. I często właśnie tak jest. Także absolutnie nie czujcie się gorsi. Ja też zaczynałam od zera, też nie wiedziałam, o co chodzi. 2 lata temu jeszcze byłam zupełnie innym człowiekiem. Byłam bardzo nerwowa. Nie rozmawiałam z rodziną, a w tym momencie po prostu czuję taką bezwarunkową miłość. Rozmawiam oczywiście z rodziną i to jest takie bardzo, takie z głębi serducha. Dużo przepracowałam. Też nie chcę mówić, że wszystko, no bo jednak nie wiem, czego nie wiem. I każdy z nas nie wie, czego nie wie. Cały czas jestem uczniem i nauczyciel pojawia się w momencie, gdy ten uczeń jest gotowy. Także to, że tutaj jesteś, to po prostu jesteś na to gotowy i bardzo się z tego tytułu cieszę. Na zakończenie serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji wciąż tego kanału, do lajków, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś pytania, co chcielibyście wiedzieć, ewentualnie rzućcie jakiś temat na kolejny odcinek, dlatego że ja bardzo często mam takie poczucie, że ja już o tym mówiłam, albo że Wy to wiecie, a okazuje się, że nie. Także będzie mi bardzo miło, napiszcie, co chcielibyście wiedzieć, o czym miałabym tutaj więcej powiedzieć. Zapraszam Was na grupę na Facebooku Autorka Rzeczywistości, link w opisie. Zapraszam na Instagrama, na TikToka. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, dziękuję za subskrypcję, cały czas rośnie ten kanał, także naprawdę jestem mega wdzięczna. Nie przypuszczałam, że tak szybko. Stworzyłam go z intencji serca, z intencji takiej, aby Was budzić, abyście otwierali oczy, abyście zaczęli kreować tą swoją rzeczywistość. I mam ciary po prostu i cieszę się bardzo. No, będzie fajnie na tym kanale. Tak jak mówię, napiszcie, co chcielibyście wiedzieć i trzymajcie się. Do zobaczenia.